Jedna z największych wystaw malarskich w naszym kraju zawitała do Jastrzębia-Zdroju. Wczoraj w sali lustrzanej Domu Zdrojowego zaprezentowano 50 prac biorących udział w projekcie Derby artystyczne Śląski-Małopolska. Wśród autorów znaleźli się artyści zarówno ze sporym doświadczeniem, jak i dopiero zyskujący sławę. Wczoraj w sali lustrzanej Jastrzębskiego Domu Zdrojowego odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy. Najlepsi artyści z naszego województwa, z województwa naszych kolegów ościennego, zawitali do Jastrzębia-Zdroju. Ponad 50 prac, różne formaty, różne techniki. Myślę, że może się podobać, bo naprawdę robi wrażenie i zapiera dech w piersiach. Derby artystyczne Śląsk-Małopolska to jedna z największych imprez malarskich w naszym kraju. Są dwie takie główne imprezy, czyli inauguracja i zakończenie, gdzie prezentowane są wszystkie prace, czyli około 150 prac, około 80 artystów. Następnie ta wystawa dzielona jest na mniejsze wystawy, na wystawy pod tytułem Inspiracje i wystawę Top Art. Właśnie dzisiaj w Jastrzębiu-Zdroju gościmy wystawę Top Art. Wszystkie obrazy łączy tematyka. W tym roku są to świat kobiety oraz kolory regionu. Wśród autorów znaleźli się zarówno artyści bardzo doświadczeni, jak i zyskujący dopiero uznanie wśród lokalnej społeczności. Tutaj dzisiaj możemy zobaczyć pracę Dariusza Ślusarskiego. Jest to nurt realizmu magicznego oraz pana Ryszarda Rosińskiego. Mamy jeszcze przedstawicieli poszczególnych województw, mamy panią Kaźmierczak z Krakowa, mamy panią Marzenę Naliwajko z Bytomia, mamy pana Sznawiejsa z Opola. W projekt zaangażowani są również młodzi artyści, podobnie jak i w organizację całej imprezy. Jastrzębską wystawę współfinansowała Fundacja Inteligentne Jastrzębie. Fundacja ma na celu propagowanie kultury w mieście Jastrzębie-Zdrój, ale kultury u osób młodych, aktywnych i twórczych. Wierzymy, że to spowoduje, że nasze miasto stanie się też atrakcyjne nie tyle zawodowo, co też kulturalnie. Wystawę w Jastrzębskim Domu Zdrojowym można zwiedzać do 18 maja.